dem kühlen Kabel hin. Przyjechaliśmy nad wodę i zobaczymy, czy znajdziemy tutaj generalnie przyjechaliśmy na miejsce, gdzie jest część mocnych właśnie wału atlantyckiego. Pogoda w miarę dopisuje na razie, także zobaczymy, co tutaj ciekawego nam się pokaże. Powinny tutaj być krokodyle zęby. Zaraz wam pokażę planszę, gdzie dokładnie jesteśmy. Idziemy kawałek przez las w stronę morza i no, zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Mamy początek już mocniej. Zaraz zobaczymy z drugiej strony, jak to wygląda. Tutaj za ogrodzeniem są dalsze pozostałości tej konstrukcji, tego muru. No to jest oczywiście już wszystko wał, mur atlantycki, wał atlantycki, tak? Tylko jest tutaj ogrodzony i staramy się tutaj znaleźć te zęby krokodyla. Tutaj przed chwilą wam pokazywałem, ten mur idzie dalej. Część jest ogrodzona i chcemy zobaczyć zęby krokodyla przede wszystkim, bo to jest takie, że tak powiem, priorytetowe. Tutaj jest wejście zabronione. No ale zobaczymy, poszukamy jeszcze. Idziemy tym murem przeciwko czołgowym. Zobaczymy, gdzie on nas tak naprawdę zaprowadzi. On jest trochę długi. We'll see. So you was walking here before, yeah? Many times, yeah. And it just stays like this, it doesn't get any harder. Yeah. Here we go. So we need to go like this, but somewhere that way are the structures, right? Chodzenie po niemieckim murze przeciwczołgowym. Takie coś to doświadczysz tylko w Holandii chyba. I'm not sure we have that kind of stuff in Normandy. Well, maybe somewhere. But that's nice. Be careful. The tree. Okay. They are here. They are here. Yep. Just above. Just underneath. Zęby krokodyla. One of them. There's thousands of them anyway, but do we manage to go down? Think so. Fenomenalna konstrukcja Erwina Rommla. Wał atlantycki. I think there's a bunker over there. Can be. Tam jest chyba bunkier jeszcze. It's amazing. We can go there and we will see them on the both sides, I think. I've never seen it before. That's nice, yeah.
mamy tutaj więcej. Przeszliśmy przez miejsce, przez które generalnie nie powinniśmy przechodzić. Ale zrobiliśmy to. I mamy hundreds of them. Umocnienia Romla. Wał Atlantycki. Atlantic Wall. That's amazing piece of history, you know. Zobaczymy jeszcze, co tutaj na tym wzgórzu jest. No przepiękne, przepiękne. To się ciągnęło dziesiątki kilometrów, te umocnienia przeciwczołgowe. Zęby krokodyla. Pomysł Romla oczywiście. Znaczy całe wszystko było konstrukcją Erwina Romla. Genialnego stratega. Tak, one tutaj się ciągną. There is nothing more. There was more. Yeah, and it's beautiful, isn't it? Beautiful view. I one tutaj się ciągną. And they are basically finishing here, but what I think... Tutaj możecie zobaczyć, jak one są zakopane. Potąd one są zakopane, czyli ta konstrukcja wygląda w ten sposób. You can see how the construction look, you know, under the ground, because this one is just sticking out. So, I'm sure they was going through. They just removed them, you know. That's what I think. And this quality of concrete. Oh, it will be another 200 years here. Beautiful piece of history. Sad history, but still. Wał Atlantycki. Ładnie. 2024, yeah? Amazing.